Witajcie ciekawscy. Wybuchy wulkanów od zawsze budziły grozę i były jednymi z najtragiczniejszych klęsk żywiołowych. Nic więc dziwnego, że doniesienia sprzed kilku dni o erupcji Etny poruszyły opinię publiczną. Dla niektórych były też dowodem na to, że rok 2020 wcale nie zamierza się z nami spokojnie pożegnać. Jakie były skutki ostatnich wydarzeń na Sycylii? Czy w najnowszej historii ludzkości zdarzały się szczególnie niszczycielskie wybuchy wulkanów, które przyczyniały się do ogromnej liczby ofiar? Gdzie znajduje się najbardziej niebezpieczny wulkan na świecie? Który z nich naukowcy nazywają tykającą bombą, jaka w każdej chwili może przyczynić się do zagłady ludzkości? Zostańcie z nami do końca i poznajcie fakty, jakie mogłyby posłużyć do materiału dla filmu katastroficznego, ale najpierw koniecznie kliknijcie suba i włączcie powiadomienia, aby nie ominął Was żaden z naszych odcinków z efektem wow. Etna to największy i najwyższy aktywny wulkan w Europie. Szacuje się, że powstał około 500 tysięcy lat temu i od tamtego czasu doszło do niemal 200 jego wybuchów. I tak w nocy z 13 na 14 grudnia tego roku zdarzył się kolejny. Z krateru zaczęły wydobywa się ogromne fontanny lawy i gęstego dymu, a erupcja była przedzona kilkunastoma wstrząsami sejsmicznymi. Moment przebudzenia Etny zarejestrowały kamery monitoringu i patrząc na niego chyba sami przyznacie, że był to niezwykle spektakularny, ale też budzący grozę widok. Niektórym przywiódł nawet na myśl apokalipsę. Na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku eksplozji. Warto jednak zaznaczyć, że wulkan już w kwietniu tego roku przypominał o sobie mieszkańcom Sycylii. Choć szczególnie mocno dał się im we znaki 3 lata temu, kiedy to doszło do największej jego aktywności w ostatnim czasie, w wyniku której zostało rannych około 10 osób. Choć Etna jest najsłynniejszym wulkanem na kontynencie europejskim, nie jest uznawana za najniebezpieczniejszy. To miano należy bowiem do Wezuwiusza. To on również jest uważany za jeden z najgroźniejszych na całym świecie. Ale nie jest to aż tak bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę jego historię. Największa erupcja Wezuwiusza miała miejsce w 79 roku naszej ery i pogrzebała Pompeję. Niewielkie miasteczko zostało wtedy zasypane 6-metrową warstwą wulkanicznych popiołów i zalane przez błotną lawę. Mieszkańcy Pompejów odchodzili z tego świata w potwornych cierpieniach, duszeni chmurami gorącego gazu. Na skutek żywiołu zginęło ponad 1000 ludzi, a świadectwem tamtych wydarzeń zostały ich zwęglone szczątki, idealnie zachowane, paradoksalnie dzięki kataklizmowi. Ostatni niebezpieczny wybuch tego wulkanu miał miejsce w 1944 roku i od tamtego czasu pozostaje w uśpieniu. Naukowcy są jednak niemal pewni, że przebudzi się ponownie, choć oczywiście nie wiadomo, kiedy to może nastąpić. Obecnie w sąsiedztwie Stożka mieszka około 6 milionów ludzi, więc wyobraźcie sobie, do jakiej mogłoby tam dojść tragedii. Na szczęście władze Włoch przygotowały na wypadek kolejnej erupcji konkretny plan działania i ewakuacji ludzi. No właśnie, współcześnie opracowane, nowoczesne systemy ostrzegania mają nas uchronić przed tragicznymi skutkami eksplozji wulkanicznych. Ale zanim je stworzono, wybuchy nieraz zabierały z tego świata tysiące istnień ludzkich i wcale nie mówimy tu o wydarzeniach sprzed setek tysięcy lat. Zobaczcie zatem, jakie były najbardziej śmiercionośne wulkany w ostatnich dziesięcioleciach i który z nich przyczynił się do największej liczby ofiar. Zaczniemy od Krakatau w Indonezji, który jest potężnym wulkanem wznoszącym się na wyspie o tej samej nazwie. Dawał się we znaki mieszkańcom sąsiadującej z nimi Jawy czy Sumatry już od 1680 roku, lecz nikt nie spodziewał się tragedii, do jakiej doszło w 1883. Dokładnie 26 sierpnia miała miejsce potężna erupcja, którą można było usłyszeć nawet w oddalonych o 4000 km miejscach na świecie. Zresztą do dziś wybuch ten jest uznawany za najgłośniejszy odnotowany dźwięk w historii. Jego natężenie wynosiło nawet 350 decybeli. A dla porównania ruch uliczny to około 90 decybeli. Eksplozja miała też inne katastrofalne skutki. Z krateru zostały wyrzucone tony kamieni, pyłów i gazów, których słup osiągnął wysokość 27 km. Zniszczeniu uległo 2/3 wyspy, nie przetrwały tam żadne zwierzęta ani rośliny, a fala sejsmiczna powstała wskutek erupcji, okrążyła ziemię 7-krotnie. Okoliczne tereny zostały zalane przez tsunami o wysokości dochodzącej do 40 metrów i to przede wszystkim za ich sprawą z tego świata odeszło niemal 35 tysięcy istnień ludzkich. To zdarzenie miało także długotrwałe skutki. Pył wulkaniczny, który przedostał się do atmosfery, obniżył globalną temperaturę i spowodował, że słońce przybierało czerwony kolor nawet w oddalonym o setki kilometrów Nowym Jorku. Zaznaczamy tylko, że Krakatau do dziś dnia pozostaje aktywny. Zresztą podobnie jak wulkan Pele na Martynice. Co więcej, najnowsze doniesienia na jego temat pochodzą z początku grudnia tego roku. Naukowcy ogłosili bowiem, że powoli budzi się on z 90-letniej drzemki. Ponieważ przez wiele lat nie dawał o sobie znać, w jego okolicach osiedliło się około 400 tysięcy ludzi, którzy teraz z niepokojem spoglądają w kierunku Stożka. Wulkan Pele już raz tragicznie zapisał się w historii. Dosłownie w kilka minut zmiótł z tego świata miasto Saint-Pierre, jak i 30 tysięcy jego mieszkańców. Działo się to dokładnie w 1902 roku, kiedy potężny wybuch uwolnił rozgrzaną do niemal 1000 stopni mieszaninę gazów, pyłów i odłamków skalnych. To one, przemieszczając się z szybkością ponad 100 km na godzinę, nie dawały prawie nikomu szans na przeżycie. Mówimy prawie nie bez powodu, gdyż wtedy mimo wszystko cudem w miasteczku ocalały 3 osoby, w tym więzień wtrącony do lochu. Nadal nie jest to jednak najtragiczniejsza erupcja w
najnowszej historii, bowiem ta wydarzyła się w Indonezji, a dokładnie na wyspie Sumbawa w 1815 roku. To wtedy wybuch wulkanu Tambora przyczynił się do odejścia z tego świata nawet 100 tysięcy ludzi. Choć te liczby znacznie zwiększyły się również w ciągu kolejnych lat z powodu wtórnych skutków, które rozprzestrzeniły się na cały świat. Dlaczego był aż tak tragiczny? Posłuchajcie. Erupcja uwolniła niemal 100 km sześciennych materiału wulkanicznego, a słup wybuchu osiągnął wysokość nawet 44 km. Popiół wulkaniczny został rozrzucony w promieniu ponad 1000 km. Eksplozji towarzyszyły fale tsunami, trzęsienia ziemi i trąby powietrzne odczuwalne w odległości 500 km. Wielu ludzi straciło życie nie tylko bezpośrednio w chwili wybuchu, ale także z powodu głodu, który zapanował w tamtych rejonach na skutek zniszczenia pól uprawnych. Do tego doszły również choroby spowodowane zatruciem powietrza i zbiorników wodnych. Ale to jeszcze nie koniec listy kataklizmów. Tambora przyczyniła się bowiem do nastania tzw. zimy wulkanicznej, a 1816 zyskał miano roku bez lata. Dochodziło wtedy do licznych anomalii klimatycznych. Mieszanka popiołu, siarki i gazów z wulkanu przez miesiące blokowała światło słoneczne, a to z kolei wywoływało opady śniegu w okresie letnim, tak odległych od Indonezji miejscach jak Ameryka Północna czy Europa. Oprócz tego zanotowano obniżenie średniej temperatury na świecie nawet o 4 stopnie Celsjusza. Czy taki scenariusz może się powtórzyć? Według niektórych niestety tak. Bowiem takie, a nawet bardziej tragiczne skutki może pociągnąć za sobą wybuch wulkanu znajdującego się w Parku Narodowym Yellowstone. Naukowcy biją na alarm, że jest on niczym tykająca bomba. Według obliczeń do jego erupcji dochodzi raz na 600 tysięcy lat, a ponieważ od ostatniej minęło już ponad tyle, kataklizm może się zdarzyć w każdej chwili. Dlatego wulkan jest najbardziej przebadanym, jak i monitorowanym miejscem na świecie. Szczególnie, że jego wielkość jest wprost oszałamiająca, ponieważ ma 50 km długości i 80 szerokości. Obejmuje swoim zasięgiem 182 czynne gejzery, które są swoistymi kraterami. Zatem gdyby doszło do wybuchu czegoś tak wielkiego, skutki byłyby niewyobrażalne. Według szacunków do atmosfery przedostałoby się kilka miliardów ton siarki, jak również skał i popiołu wulkanicznego. Taka ilość przez wiele lat blokowałaby dostęp promieni słonecznych do powierzchni Ziemi, początkowo nad Ameryką, a później nad całą planetą. Co za tym idzie, nastąpiłaby klęska nieurodzaju, a według obliczeń specjalistów z ONZ jedzenia starczyłoby nam zaledwie na 74 dni. Klimat ochłodziłby się na dziesięciolecia, a niektórzy sądzą, że na Ziemi znów nastałaby epoka lodowcowa. No cóż, miejmy nadzieję, że ten scenariusz niczym z filmu katastroficznego nie sprawdzi się zbyt szybko, gdyż byłaby to prawdziwa apokalipsa. Mówiąc o końcu świata, warto wspomnieć, że niektórzy sądzą, iż nastąpi on już za kilka dni, a dokładnie 22 grudnia. Zresztą więcej na ten temat możecie dowiedzieć się w naszym odcinku, do którego link pojawia się właśnie na ekranie. A wracając do superwulkanu z Yellowstone, specjaliści z NASA szukają przeróżnych rozwiązań, aby go schłodzić i nie dopuścić do ewentualnej erupcji. W planach było m.in. wykonanie odwiertów na głębokość 10 km w głąb Ziemi, tak aby wprowadzić wodę do wnętrza planety, która posłużyłaby do obniżenia temperatury. Ostatecznie zrezygnowano jednak z tego pomysłu ze względu na olbrzymie koszty, a amerykańska agencja kosmiczna pracuje nad kolejnymi projektami. A czy wy ciekawcy wierzycie w zbliżający się koniec świata? Może według was naukowcy tylko niepotrzebnie nas straszą? Co sądzicie o obliczeniach i prognozach dotyczących wulkanu Yellowstone? Czy musimy się go obawiać? Napiszcie w komentarzach, gdyż my jak zwykle czekamy na wasze opinie. Już teraz kliknijcie też suba i włączcie powiadomienia, bo jak widzicie na naszym kanale nie brakuje odcinków z efektem wow, a pojawiają się one aż 4 razy w tygodniu. Do usłyszenia w kolejnym. Pa!